To rzeczywiście ważna chwila, kiedy żołnierze składają swoją przysięgę. Wśród 4200 żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej są żołnierze, którzy przeszli przeszkolenie tu w 15. Gołdapskim Pułku Przeciwlotniczym. Ja bardzo się cieszę z tego, że faktycznie wszyscy zdecydowali się na to, żeby pozostać na kursie specjalistycznym, a więc będą żołnierzami zawodowymi, będą służyć w Gołdapskim Pułku Przeciwlotniczym. To naprawdę bardzo dobra wiadomość dla bezpieczeństwa Polski, ale także dla bezpieczeństwa północno-wschodniej części naszego kraju. Przecież mamy świadomość tego, co dzieje się w Europie, mamy świadomość tego, że Putin postanowił odbudować Imperium Rosyjskie, mamy świadomość tego, że zaatakował Ukrainę, że przy naszej wschodniej granicy toczy się wojna, a my przecież tu sąsiadujemy z Rosją. Mamy świadomość tych wszystkich wyzwań i też odpowiadamy na te wyzwania poprzez wzmacnianie Wojska Polskiego. Bardzo się cieszę z tego, że pan pułkownik Sawczuk ogłosił tu wszem i wobec, że stan pułku 15. Pułku Przeciwlotniczego wzrósł o 50% w ciągu ostatniego roku. To jest bardzo dobra informacja. Kolejna bardzo dobra informacja, ale nie zatrzymujemy się na tej drodze. Dalej zwiększamy liczebnie Wojsko Polskie. Ostatnio przeprowadziłem odprawę z udziałem dowódców. Był pan generał Wiesław Kukuła, dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych. Odprawę na temat dalszego zwiększania liczebnego Wojska Polskiego. Ten proces się odbywa. Możemy powiedzieć, że dziś w Wojsku Polskim służy 172 tysiące żołnierzy, ale nasze ambicje idą dużo dalej. Chcemy, żeby Wojsko Polskie liczyło 300 tysięcy żołnierzy, w tym 50 tysięcy żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej i 250 tysięcy żołnierzy zawodowych. A więc mamy cel, osiągamy ten cel. I bardzo się cieszę i gratuluję tym wszystkim, którzy dziś złożyli przysięgę, bo stali się żołnierzami. Bardzo się cieszę z tego, że również szkolenie zakończyli absolwenci klas mundurowych. Też dziś zostali żołnierzami po złożeniu przysięgi. Zapewniam Państwa, że od 1 września zwiększymy liczbę klas mundurowych w całej Polsce, tak jak zwiększyliśmy liczbę również przyjęć na studia wojskowe. A więc realizujemy ten cel, który sobie postawiliśmy. Żeby ten cel był zrealizowany, potrzebna jest też dobra współpraca z władzami lokalnymi, z samorządem lokalnym. I właśnie tu w Gołdapi mamy przykład takiej dobrej współpracy. Podpisany dokument z władzami samorządowymi, z burmistrzem miasta stanowi dla nas bardzo ważną bardzo ważny element rozbudowy jednostki wojskowej, a więc 15. Pułku Przeciwlotniczego tu w Gołdapi. To bardzo dobre podejście. Niestety w Polsce są też takie samorządy, które walczą z rządem, ale jest bardzo dużo samorządów, które współpracują z polskim rządem, żeby właśnie wzmacniać bezpieczeństwo. W województwie warmińsko-mazurskim mógłbym przedstawiać wiele takich przykładów. W sąsiednim województwie podlaskim też choćby chciałbym powiedzieć o Kolnie i Grajewie, a więc tych dwóch ośrodkach, w których powstają jednostki wojskowe, powstają garnizony Wojska Polskiego. Na przykład w Grajewie garnizon został zlikwidowany w połowie lat 90. Teraz do Grajewa Wojsko Polskie wraca. Ale też ważne jest, żeby Wojsko Polskie było wyposażone w nowoczesną broń. Znowu odwołam się do słów dowódcy 15. Pułku Przeciwlotniczego. Żołnierze z tego pułku ćwiczą, wykorzystując nowoczesną broń, która w tym roku dopiero została wprowadzona do Wojska Polskiego. Mam na myśli zestawy przeciwlotnicze i przeciwrakietowe w ramach programu Mała Narew. Tu współpracujemy z Wielką Brytanią, pozyskaliśmy z Wielkiej Brytanii rakiety CAM, radary są polskiej produkcji i właśnie w ten sposób stworzyliśmy jednostki ogniowe, które zapewniają bezpieczeństwo, jeżeli chodzi właśnie o zagrożenia z powietrza.
żołnierze z 15 pułku ćwiczą na poligonie na Ustce, osiągają gotowość bojową, tak żeby Polska była bezpieczna. To odnośnie 15 pułku, ale też bardzo ważna informacja, proszę Państwa. Otóż jeszcze w czerwcu na wyposażenie Wojska Polskiego trafią czołgi Abrams, czołgi, które należą do tej broni, jaka z całą pewnością odstrasza agresora. A więc już transport tych maszyn rozpoczął się ze Stanów Zjednoczonych. Podkreślam to, żeby powiedzieć, że jesteśmy konsekwentni, jeśli chodzi o budowę właśnie systemu, całego systemu bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Jest to naszym celem, który z całą pewnością doprowadzimy do końca, doprowadzimy do skutku. Chciałbym też podziękować raz jeszcze żołnierzom, którzy pełnili swoją służbę na granicy polsko-białoruskiej. Zostali dziś wyróżnieni. Niektórzy z nich, ci, którzy odznaczyli się właśnie w swojej służbie na granicy, ale chciałem podziękować wszystkim, którzy służyli i służą wciąż, bo przecież zagrożenie z tego kierunku wciąż jest, żeby zapewnić bezpieczeństwo naszej ojczyźnie. Sądzę, że nikt nie ma wątpliwości, że ten atak hybrydowy przeprowadzony jesienią 2021 roku na Polskę z terytorium Białorusi był skoordynowany, był zaplanowany na Kremlu. Chodziło o to, żeby zdestabilizować Polskę, a potem uderzyć na Ukrainę. No i Rosja takie manewry wykonała. Ten pierwszy manewr się nie udał, dlatego że Straż Graniczna, Wojsko Polskie, służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo stanęły na wysokości zadania. To nie była łatwa służba, mam tego świadomość, bo ataki hybrydowe ze strony białoruskiej były przecież dokonywane przy użyciu ludzi, ale też polscy żołnierze byli atakowani przez różnych aktywistów z tej strony granicy, a więc ze strony polskiej. Cóż tu można by powiedzieć? Albo to byli i są ludzie niemądrzy, albo też uczestniczą w procederze handlu ludźmi, bo przecież nie ulega żadnej wątpliwości, że mamy do czynienia z takim procederem. To określone pieniądze trzeba zapłacić, żeby z Bliskiego Wschodu trafić do Rosji, potem na Białoruś, a potem próbować przedostać się nielegalnie przez granicę Polski, żeby dalej pojechać na zachód. Niektórzy z tych, którzy są po stronie polskiej, właśnie czerpią z tego tytułu korzyści, czerpią z tego tytułu zyski. Ale najważniejsze jest to, że granica została utrzymana, że granica jest wzmocniona. Wciąż żołnierze Wojska Polskiego pełnią służbę na tej granicy, żeby zapewnić Polsce bezpieczeństwo. Również podjęliśmy decyzję o tym, żeby wzmocnić granicę z obwodem królewieckim. Jest już na ukończeniu budowa takiej zapory tymczasowej prowadzona przez Wojsko Polskie. Również są wzmocnione miejsca graniczne, tak żeby jeśli by doszło do ataku, żeby ten atak nie powiódł się tak, jak nie powiódł się atak przeprowadzony ze strony białoruskiej jesienią 2021 roku. Dziś obchodzimy także Święto Pułku. Chcę jeszcze raz podziękować wszystkim żołnierzom i pracownikom Resortu Obrony Narodowej, którzy pełnią swoją służbę i pracę tu w Gołdapskim, 15 Gołdapskim Pułku Przeciwlotniczym, który wchodzi w skład 16 Dywizji Zmechanizowanej. Bardzo dziękuję Państwu za Państwa codzienną służbę i zapewniam, że będziemy dalej rozwijać jednostki wojskowe. W związku z tym jeszcze tych, którzy nie zdecydowali, żeby przystąpić do Wojska Polskiego, a zastanawiają się nad tym, gorąco zachęcam do podjęcia takiej decyzji. Naprawdę warto. Dziękuję.